Siemaneczko widzowie, jak z róweczku z porana, bo u nas to pogoda obsrana, ale nie, może być ładniej, jest dobra. Trochę zrymowałem, trochę się pobawiłem rymami. Słuchajcie, no, będziemy dzisiaj nagrywać na pewno coś do jedzenia, no, nawet kurde trafiło się, że akurat pociąg jedzie. Co ja mam z tymi pociągami i tymi torami? Jakąś mam obsesję chyba. I słuchajcie, cóż ja mogę powiedzieć, no, chciałbym poruszyć jeden temat, bo tak starałem się to ukryć tak naprawdę, nie? Ale myślę, że czas już to powiedzieć, bo znaczy nie, może nie ukryć, chciałem, nie chciałem może mówić, słuchajcie, pewnej rzeczy, nie? Ale dobra, zdecydowałem się powiedzieć, bo myślę, że się należy. Słuchajcie, co do sprawy Mario. Wyobraźcie sobie, że Mario jest tak inteligentną osobą i mądrą, że zajebał mi tableta. Zajebał mi tableta, sprzedał za chyba 30 zł. Nie wiem, tam w komisie, którymś ponoć leży nawet. Zajebał dla koleżanki tableta. Pozdrawiam cię, Kasia. Właśnie, kurde, przecież z tobą teraz stoję na stacji. Także pozdrawiam cię serdecznie. Też go sprzedał. I ja teraz nie wiem, jak on się z tego, kurde, no jak on się z tego wykaraska, to ja nie mam pojęcia zielonego. Bo jeżeli nie odda pieniędzy, ani dla niej, ani dla mnie, ani odda, bo nie ma, wątpię, żeby miał. Zresztą ja nie będę chciał 30 zł, tylko będę chciał, kurwa, 80 albo 50 z procentem za szkody moralne. Jak nie odda, to on już życia tutaj nie ma. Nagrywać na pewno już z nim nie będę, no. Zaufałem chłopakowi, kurde, zostawiłem mu na chwilę laptop, znaczy tablet, przepraszam. Zostawiłem tablet na chwilę, kurde, dosłownie na chwilę, no ile, pół godziny było, pół godziny. On był pod Biedronką wtedy, pod Biedrą. Zostawiłem chłopakowi, zniknął, kurde, z tym tabletem i tak, nie ma niego i nie ma pieniędzy i nie ma tabletu i gdzieś tam, kurde, krąży ponoć pod Carrefourem, także, kurde, mówię, no ale no ja mu nie życzę, jeżeli on tam spotka niektóre osoby, to ja mu tego nie życzę, naprawdę mam nadzieję, najgorzej, że on nie może tego obejrzeć, bo powinien się naprawdę zastanowić, może ktoś mu przekaże, kto go spotka, powinien się zastanowić, żeby lepiej jednak oddać te pieniądze, bo dla kolegów się tak nie robi, nie? No, ja rozumiem, niech on se, kurde, idzie do sklepu, zawinie, kurde, wino, czy tam nie wiem co, cokolwiek, nie? To już trudno, sklep jest tak tam jakoś ubezpieczony i tak dalej, nie? Ale dla kumpla, który jeszcze próbował mu pomóc, słuchajcie, to już jest w ogóle, to już jest, kurde, dla mnie to już jest, kurde, cios poniżej pasa, także mówię, no, a nie nagrałem dlatego, bo wczoraj z kolegą, którego trochę długo nie widziałem i żeśmy spędzili w sumie, on, jego dziewczyna i ja cały dzień. Pozdrawiam cię, Adam. Widzicie, jak zatrąbił dla mnie? Dobre to było, słuchajcie, no. Także mówię jeszcze raz, no. Naprawdę mnie Mario zaskoczył. Myślałem, że jest normalnym, dobrym człowiekiem. No chyba, że odda mi pieniądze, no to wtedy powiem, wypowiem się, że oddał mi pieniądze i dla tej koleżanki mojej. No. A, pozdrawiam też chłopaka, z którym rozmawiałem dzisiaj rano. Pozdrawiam cię, wiem, że mnie śledzisz. Wiem, że jesteś przy Dworcowej i zapraszam cię na Meksyk z chęcią, kurde, z tobą spożyję browara. Nie ma problemu. Także jeszcze raz pozdrawiam. Pozdrawiam też cały Meksyk oczywiście, nie? I Zielone Wzgórza. Także inne dzielnice, generalnie cały Białystok. Także pozdrawiam was serdecznie, zapraszam na wątróbkę. Niedługo będziemy robić wątróbkę. Trzymajcie się, siemanko.